Cześć, jestem Mandel Słupman, witam was w kolejnym filmie. Ja teraz dogrywam początek tego vloga, bo to tydzień temu był już nagrywany, ale nie nagrałem początku. I teraz zaraz zobaczycie sobie cięcie, przycinanie drzewek, szykowanie gałęzi na opał, piłą grafita. Tu jest właśnie tam część tego urobku. Tu jest 10 jeszcze takich kub, a to są te grubsze. Pozdrawiamy sąsiada. No i co? Miałem dzisiaj też tą piłą ciąć, ale niestety popsuło mi się. Poszło mi to linko do odpalenia, tam pęk jeden plastik, będzie trzeba dokupić, bo raczej tego mi nie uznają na gwarancji. Zatem jak wyślę na gwarancję, będę miał 3 miesiące w plecy, jak zamówię sobie część, będę miał za 2-3 dni. Jedzie John Deere, może pójdę go nagram później. No i co? No i tak to wygląda, zaraz właśnie sobie zobaczycie, jak właśnie w tamtej części działki będę przycinał, wycinał. No, tylko właśnie to był ten film, co za chwilę zobaczycie, był nagrany wcześniej. No, a prawdopodobnie jak wy będziecie teraz to już oglądali, to może już ta pilarka będzie sprawna, albo i nie. Nie wiem, no nie wiem, czy to będzie coś słychać. To było trochę właśnie wycinane i nagrywane. Potem też możecie zobaczyć, że troszeczkę jeszcze się nieumiejętnie posługuje. No bo to tak naprawdę były pierwsze minuty moje z tą pilarką. Później jeszcze ciąłem 5 godzin tam dalej. To już to lepiej wyglądało. No ale już tam wszystkie też nie nagrywałem, bo teraz w sumie to za chwilę zobaczycie, jest zrobione z jakiejś godziny materiału. Dobra, bo ten wstęp widzę, że wyszedł taki długi. Lecimy z tematem. A teraz ciepła jest, więc to pali bez problemu. Yeah.
słuchaweczki. Lecimy na dziką mirabelkę. Czekaj, no właśnie. Ty ją będziesz pchał, a ja ją właśnie równo uciacham. No dobra. Co? Ja będę ją tak ciął, a ty ją na siatkę tniesz, żeby mi nie sklinowało. Yeah.
trzeba położyć. Dobra, teraz sobie idziemy idziemy od początku sadu sobie gałęzie no poszykować, drobniejsze pociąć pod rębak, który możliwe, że będzie, aczkolwiek nie wiem, a te grubsze no pójdą później pod cięcie nob. Tu parę ich jest, no zaraz ten moment ogarniemy, czy zacznę od tych drobniejszych, będziemy szli w tamtą stronę. Dobra, sanie nie muszę, bo jest ciepła. Dobra, trochę sobie nią pocięliśmy, ale nie wiem, czy już tam paliwo się nie skończyło. No i zobacz, już łańcuch się poluzował. No ale to wiadomo, że co jakiś czas trzeba go tam ruszyć. Dobra, zobaczymy, jak to mamy paliwko. No, jak już wiecie, tu jesteśmy, to można oczywiście dolać. Nie zaszkodzi. Jak już, że tak powiem, idziemy do roboty, to lepiej z pełnym zbiornikiem, jak z pustym. Jeszcze tak też podejrzewam, dlaczego no nie chciałem jej wcześniej odpalić, bo może co, ta mieszanka nie jest taka idealna, bo już miałem całą piątkę rozrobioną, a nie chciałem w tym fabrycznym rozrabiać. Też to mogło być przyczyną, ale wiecie, jak już Mateusz, za dużo tego paliwa wlało się. No ale trudno. Ale co ja chciałem? No olej, jeszcze coś tam jest, ale też trzeba dolać. I co ja chciałem? Właśnie też te paliwo mogło być problemem. Właśnie, że nie była odpowiednia mieszanka. Dobra, olej mamy dolany. Teraz właśnie wam pokażę, jaki jest problem z tym naciąganiem łańcucha tutaj. No bo zobaczcie. On nam się tutaj teoretycznie powinien naciągnąć za pomocą tej śrubki. Ale jak widzicie, on jest trochę usyfiony teraz, ale jak widzicie, nic się nie dzieje w tym momencie. Dopiero sobie poluzujemy te dwie śruby trzymające sprzęgło czy tam hamulec. O, to dopiero teraz możemy sobie ten łańcuszek. O, nawet jeszcze. No zobaczcie, teraz to będzie widać. O,
No tak już to skonstruowane jest i 3-4 mm ma odchodzić. Jest gitara. Dokręcamy z powrotem. I mamy, no wiecie, no niby taka prosta czynność, a trzeba tutaj trochę, no. A teraz to prosta śrubka jakoś tu się blokuje po dokręceniu. No zobacz, ja sobie mogę teraz kręcić, a łańcuch jest cały czas tak samo. No i o. Dobra, cała filozofia. Niech ona sobie jeszcze chwilę postygnie. Zalana jest, to możemy lecieć. Dalej ciąć! Oh, they say fools believe in it, so I guess I'm one of them. Don't you know? I fell for fools, gold, I fell for fools, gold. What did I know? What did I know? I fell for fools, gold, I fell for fools, gold. What did I know? What did I know? And you a fool's gold. Yes, I did. Yeah.